Cześć, z tej strony Kador, a to jest Battlefield 4. Tak, słuchajcie, po dość długim okresie czasu postanowiłem znowu coś nagrać z Battlefielda 4. Jest to głównie spowodowane tym, że wyszło nowe darmowe DLC z mapką Smocza Dolina, na której znajduje się, właściwie w pewnym fragmencie tej mapki, znajdują się kanały Noshur z Battlefielda 3, czyli moja ulubiona mapka właśnie w Battlefieldzie 3, na trybie Deathmatch była po prostu kozacka i postanowiłem ją stestować, dołączę sobie do jakiegoś dobrego zespołu. W ostatniej gameplaye z gier FPS, czy tam Advanced Warfare, jak nagrywałem Call of Duty w Battlefield 4, zawsze robiłem tak, że najpierw nagrywałem gameplay, a później dopiero oglądając ten gameplay nagrywałem głos. Teraz robię obydwie te rzeczy naraz, czyli i będę coś tam gadał do was, może o tym dodatku właśnie, co myślę o tych kanałach Noshur, i również postaram się coś tutaj ugrać, aczkolwiek z reguły jak jednocześnie i gadam i nagrywam, to różne rzeczy wychodzą. Jak widać tutaj szturmowiec, torba lecznicza, defibrylator, granat, standard, perki na atak. Kamuflaż, no niech będzie, dobra. Dołączamy i zobaczymy, co tutaj będzie. Oczywiście ustawienia minimalne, bo na taki mój komputer starcza, a ja lubię mieć tutaj po prostu możliwie jak najpłynniejszą rozgrywkę. Dobra, jak widać, akcja się już dzieje, wchodzę do kontenerów, czyli do takiego jakby punktu zapalnego wszelakiej akcji. Na tej mapie tutaj się zawsze dzieje najwięcej. Famasa sobie wziąłem, bo on na takie właśnie krótkie dystanse, czyli na tą mapę, to może być dość dobra broń. Ale jeszcze lepszą bronią są shotguny, jak ten koleś tutaj próbował mnie zabić, no ale mu się, krótko mówiąc, mu się nie udało. Postaram się grać medykiem w miarę moich możliwości. Aha. Niestety z tym Famasem jest taki problem, że ma dość długi reload, bardzo szybką szybkostrzelność, a mało kul w magazynku. No ale właśnie na takich bliskich dystansach ta szybkostrzelność potrafi być bardzo pomocna, to na pewno. Dobra, postaram się może coś pogadać o tym DLC. Otóż DICE jakiś czas temu zaczął, tutaj tak wygląda ten dźwig fajnie, zaczął tak jakby pokazywać graczom, że o, jednak im zależy na nich, i wydał już 3 darmowe DLC, właśnie to jest trzecie darmowe DLC z tą mapką. Jest to remaster mapki Smoczej Doliny z Battlefielda 2, no ale tutaj właśnie są też kanały Noshur. A właśnie, jakby tutaj troszeczkę większa jest ta mapka może. Znaczy, we fragmencie tej Smoczej Doliny są właśnie kanały Noshur. Oczywiście można tu grać na deathmatchu. Wiadomo, że Noshur to prosto z Battlefielda 3. Jak widać, mapka została, no, niedokładnie tak w proporcjach 1:1 odwzorowana. Jest tutaj trochę zmian, na przykład ten dźwig. Nie są też odległości między jakimiś kontenerami, niektórymi normalnie takie same. Te zmiany można wyczuć. Aczkolwiek i tak nie starali się udziwniać, że tak powiem, i nie kombinowali nie wiadomo czego, i udało im się w miarę dobrą wersję tej mapki zrobić. Nie grałem zbytnio dużo. O właśnie, to jest kurde Famas na kanałach. Jest tu ktoś? Nie ma. Dobra, jest agent. Aha, nie ma. Patrzę, że z RPGa chyba tu dupią. Mam cię, gnoju! I co? Z mojego ACB dostałeś. Ładne nieśmiertelniki, dzięki, zatrzymam je sobie. Haha. Fajnie, fajnie. Muszę wam powiedzieć, że w ostatnich patchach, no, widać, że troszeczkę zmian zostało wprowadzonych. Między innymi kombinowali z T-Crate'em. Na tym serwerze niestety T-Crate jest standardowy, czyli 30 Hz. Aczkolwiek chciałbym sobie pograć na 60 lub przynajmniej 120 Hz. 144 to już w ogóle kosmos.
O, gdzie? O, respy się zmieniły. Niedobrze, niedobrze. Muszę uciekać. Gdzie oni są? Aha, dobra. Polera, jestem tu sam. A, kurde, jak mi wziął z tego noża, zaszedł z boku i w ogóle. No dobra, tego się nie spodziewałem. Okej, okay, ale zostałem sam. Gdzie w ogóle nasz resp jest? Tutaj teraz. Aha, dobra, dobra. Jak widać, wcześniej tu były tory, pociągi. Teraz jest tak jakby zajezdnia autobusów. Autobusów, co ja gadam, ciężarówek. Ślepy jestem, ja myślałem, że to wróg. Panowie, jak tam? Wstawać, walczyć. Patrzę, że na respie się zatrzymali i nie chcą walczyć. A, wy tchórze. Ja muszę walczyć. Ja wchodzę na bliski dystans. Nie wiem jak wy. Dobrze jest. Tylko żeby mnie na plecy nie zaszli. Macie apteczkę. Ja będę tym dobrym medykiem. Ha, może iść tamtędy. No nie wiem, ten Famas, to ja lubię z nim walczyć na bliskie. A, tutaj jest. Tutaj był jakiś agent. Coś mi dziwnie dźwięk, słuchajcie, ścięło. No ale tak to bywa w Battlefield 4. Tych błędów z dźwiękiem się nie pozbyłem. Pomimo wielu patchy. Wciąż występują. Dobra, trzeba się trochę przychilować. Hmm, tam ktoś chodzi. Będę ich tutaj miał, słuchajcie, będę ich tutaj miał. O! Cholera. O! Teraz będę ich miał na plecach, czyżby? Czyli oni są teraz na ciężarówkach, dobra. Niezbyt fajną pozycję mam. Chociaż... niezbyt spot może jednak. Snajperzy mnie mają jak na widelcu, Famas jest bardziej na bliski dystans. A, dobra, wiem gdzie jest. O! Jak on mnie zabił? A, też miał Famasa, cholera to było. No to było niezbyt... dobre, mądre zagranie z mojej strony, aczkolwiek no... widziałem, że ktoś tu idzie na minimapie, ale... cholera, Famas na Famas, ale on był... po prostu ten koleś był... celniejszy. Więc teoretycznie zasłużył na killa. O nie, 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 dobra, dobra, tam jest. Tam jest koleś. Cholera, muszę stąd uciec. Dajcie mi wejść do kontenerów. Dziękuję. O, tam siedzą. A, sorry, sorry, sorry. Na szczęście to nie hardcore, więc nie mogę zabić swojego. A, tam jest, dobra. O, tam to dobre siedzenie mają. No, mają mnie... o, ktoś podniósł mojego medyka i dał mi swojego. Jest F2000. No dzięki, dzięki. Może mi się przyda, może mi się nie przyda. No koleś wbiega nam na plecy. Jest tutaj. A ładnie. Masz greeny? O kurde, też dostałem greeny. Ach kurde. Dobra, prawie tego z noża wziąłem, ale się nie udało. Famas dobra broń nawet. Grałem nim ostatnio. Ciekawy jestem, czy wam się te moje giereczki Battlefielda 4 spodobają. Dawno nic nie wrzucałem. Jak wrzucałem, to... no właśnie dawno temu po prostu. Raczej nie były zbytnio ciekawe te moje gameplaye początkowe z Battlefielda 4. Bo mi nie szło jak cholera. Zawsze takaś odskocznia od... farminga oczywiście. Nie ma. Cholera, snajperzy tam są. Nie, idę tędy chyba. Co to tak pusto? Nie, snajperzy tam są. Nie, 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 pierdziele. Zaraz tu ktoś przyjdzie.
To jest za cicho. O, ej, no koleś. A Zemtara, no też bardzo szybko strzelny. To pozwalam, pozwalam. Znaczy akceptuję to, że mnie zabijesz, aczkolwiek. No miałem cię jak na widelcu z moim Famasem, który jest szybko strzelny. Więc myślałem, że jednak mam tę szansę cię zabić. A, cholera. Są tu gdzieś? Snajperzy tam siedzą. Ulala. Nie, to nie na mojego Famasa. O kurde, aż widziałem tę rakietę jak leciała. A dobrze, zginął od razu. Widziałem tę rakietę jak leciała, już myślę, o koniec. Wiecie, wszystkie sceny tego żołnierza z życia mu przed oczami przeleciały. Wystraszone rakiety, nie zdążył uciec. Jak z jakiegoś amerykańskiego filmu. Z Wietnamu wręcz. Właśnie o Wietnamie. Nie mogę żadnego gnoja obić z granatu, coś. Nie idzie. Ma szapteczkę. Pozwolisz, że... A! Są snajperzy. Cholera, boję się tu chodzić normalnie, tam mnie mają... Centralnie ci snajperzy. Cholera, jeszcze granaty. Dobra, jak tam tu sytuacja wygląda? A nie, snajper. Nie no, Famas to jest kurde, jak shotgun normalnie, tylko na bliższe dystanse, nie ma co. Nie ma co z nim tam walczyć. Tam jest snajper. Widziałem błysk płomienia. Dobra, pierdziele. Idę stąd. Kurde! Prawie wrogów nie widzę tutaj. O, jest! Co za gnój? Czemu oni tutaj nie wchodzą, tylko wszyscy siedzą w tych... No, tam właśnie... Koło tych ciężarówek. Ja nie mogę, no. Co za kamperzy. O, chyba zaraz się... Respy zamienią. Dobra, trzeba im pogonić kota, słuchajcie. Co to za siedzenie tam cały czas i kampienie. O nie, ja do tego nie dopuszczę. Dobrze. Jest tutaj. Ej! Kurde, ja ci chciałem z G18. No dobra, bijcie ich, panowie, bo cały czas się tam respią, siedzą z tymi snajperkami. No nie, no słuchajcie, to nie jest gra. Nanoszur to jednak trzeba wchodzić pomiędzy te kanały. Oni się tam skampili na tym ich respie i nie chcą w ogóle wyjść. Co, boją się? A, boją się chyba. Siedem, nie jest źle, jeszcze coś może ugram. Nie no, nie mogę. Idę. Takiego kamperstwa to nie popuszczę. Macie granatę, oni chyba tam siedzą akurat. Dobra, zadaj ich od boku. Jest! A kurde, wziął mnie z noża. Cholera. No niech wbijają tam ci z naszej drużyny, bo to już się nudne robi, jak oni tam cały czas kampią. A, oczywiście, to musi mnie respić najdalej, jak tylko może, chyba. Nie no, bez sensu się to, słuchajcie, gra, jak oni wszyscy na tych autobusach siedzą. Autobusach, co ja gadam, ciężarówkach. Bez sensu. Zaraz, co mi się wydaje, czy tutaj ktoś siedzi? A, jednak mi się chyba tylko wydaje. Prowizoryczny granat. Jak zwykle nie zabije nikogo, cholera. Kurde, blade. Oż ty! Ale cwaniak! Chciał mnie wykurzyć.
Gdzie? Nie, no to bez sensu, słuchajcie, wszyscy tutaj siedzą na tych ciężarówkach. To już po meczu, tak jakby. Niby ta nasza drużyna ich ciśnie tutaj, że tak przy tych ciężarówkach siedzą, ale jest remis, więc... bez sensu. Dobra, słuchajcie, w tym gameplay to już chyba będzie wszystko, bo zaczyna się robić niefajnie, siedzą cały czas na tych ciężarówkach. Jeszcze tiketów jest dużo, więc... jeszcze trochę tam posiedzą. Myślę, że na razie to wystarczy. Jestem ciekawy, czy będzie oglądalność tego gameplayu. Jak będzie dużo łapek w górę, to kto wie, może w najbliższym czasie nagram jeszcze jakiś gameplay z Battlefielda, nie wiem, z innej mapki lub z tej samej, tylko że tym razem na trybie podwójnym, się zobaczy. Okej, tak więc ja już się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Cześć.